11 czerwca lwowscy katolicy modlili się o zwycięstwo, pokój i jak najszybsze zakończenie wojny w Ukrainie. Uroczystej mszy świętej w Bazylice Metropolitalnej w niebowzięcia Matki Bożej Najświętszej przewodniczył arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Dzisiejsza uroczystość jest świadectwem naszej wiary w obecność Boga wśród naszego narodu. Dlatego zbieramy się dzisiaj w naszych świątyniach, aby dziękować za to, że Bóg jest wśród nas, aby dawać świadectwo swojej wiary. Ze względu na ograniczenie stanu wojennego nie odbyła się ogólnomiejska procesja eucharystyczna ulicami Lwowa od Bazyliki Metropolitalnej do Kościoła Świętej Marii Magdaleny. Przed błogosławieństwem wierni przeszli w uroczystej procesji do czterech ołtarzy ustawionych wokół katedry. Liturgia Święta Bożego Ciała wyjaśnia to tym, że dodatkowe ołtarze na zewnątrz świątyni symbolizują cztery strony świata, do których kierowana jest dobra nowina Jezusa Chrystusa o Królestwie Bożym. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wezwał także wiernych, aby codziennie po mszy świętej śpiewali suplikacje, błagając Boga o jak najszybsze zakończenie wojny. One bowiem bardzo dobitnie tłumaczą wiarę w to, że nie tylko jest coś więcej poza tym naszym ziemskim życiem, ale i to, że idąc w stronę życia wiecznego, nie musimy iść przez pustynię głodu i pragnienia, ale mając chleb życia, zdobywamy siły, aby to życie osiągnąć. Ciało Chrystusa. Niedoszczędny, bo to jest moja krew przymierza.